spotykamy się z drużyną, która jest faworytem w tym spotkaniu. No ale przystępujemy jak zawsze zmotywowani. Już w poprzednich sezonach pokazaliśmy, że gra z pozycji tak zwanego underdoga nam odpowiada. Nie ma presji, mecz muszą wygrać, my możemy wygrać. Gramy swoje, chcemy się dobrze bawić. To jest sport, wydarzyć się może wszystko na boisku. Mecz był bardzo fajny, dzisiaj przede wszystkim była pogoda, bardzo fajny był rywal, bardzo fajny był pokojowy mecz, fajna atmosfera na boisku, zagraliśmy swoje, pokazaliśmy, że jesteśmy lepsi i po prostu tak jak zawsze w sporcie to bywa, lepszy dzisiaj wygrał. Powiem tak, no wiadomo, Warsaw Mets przyjechali do nas jako faworyt, aczkolwiek no nie baliśmy się ich tak naprawdę, my nie mieliśmy już nic do stracenia, mogliśmy tylko wygrać, zwłaszcza przed swoją publicznością. Szczerze, defensywa pierwsza kwarta bardzo fajna, bardzo fajnie grali. Wiadomo, jak offense nie robi punktów, to i defense powoli, trochę im głowy na pewno osiadają, mają problemy. Tak jak widzicie po wyniku 42-0, kolejny mecz domowy bez punktów. Musimy zacząć łapać te piłki, jeżeli wydaje mi się przy akcjach biegowych mieliśmy problemy, jednak silne, duże chłopaki, ale przy akcjach podaniowych wydawało mi się tak z pozycji zawodnika, że mieliśmy dużo czasu na podania, aczkolwiek dużo było niezłapanych, więc gdyby te piłki trafiały w ręce, nie mówię, żebyśmy ten mecz wygrali, ale na pewno byśmy powalczyli i byśmy wychodzili w trochę innych humorach dzisiaj.